Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euroconchita Barbie Baby Langstrom Extra, proszę oglądać kanał El Mercedes i komentarze. Teraz te komentarze niekiedy mogą być bardzo długie, jako że tam są wypowiedzi spisane, już wypowiedzi sprzed 3000 lat, od czasów jeszcze starsze nawet Izydy. Izyda, Horus i Set. Niby to jest trójca, ale przecież ta Izyda, ponieważ uwielbia swojego syna Horusa, no to to jest dwójca. A tego Seta, tego Przybyłowicza, to ja przepędziłam nad Wisłę, a Rysia powiedziała Przybyłowicza przepędzić nad Wisłę. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra, radiu towarzyszą komentarze. Komentarze słowne, komentarze pisane. Mamy dwa rodzaje komentarzy. Powtórzę. Komentarze słowne, czyli to, co Państwo słyszą, jak również komentarze pisane. Nie raz, nie dwa, komentarze słowne zamieniają się w komentarze pisane. Jako, że nowość techniki jest taka, że można mówić i to zapisuje. I teraz i ostatnio byle jaki telefon ma takie opcje, że mówisz, naciśniesz w taki czarny pstryczek po prawej stronie i już Ciebie nagrywa. A tak robiła właśnie, proszę Państwa, Izyda, jako sztuczna sekretarka, jako żona faraona w dawnych czasach. A jakie tajemnice w ogóle miały piramidy, to nigdy do tego nie doszedł i myślę, że jeszcze długo będzie myślał nad tym, główkował, jak funkcjonują piramidy, jak mogło się stać, że tam są prądy, że tam są różne, ciebie piorun może nie uderzyć, jeżeli tam się schronisz, ale może ciebie co innego poranić, porazić. No, może trochę wymysły. No, może trochę magia. Już mówiłam i ostrzegałam, żeby nie wchodzić w magię, bo straszne rzeczy. No, na dworze faraona to, co się działo. Ludzie się mordowali. A jak było w starożytnym, proszę Państwa, Rzymie u papieży? Też to samo. Dlaczego? Dlatego, że to było wszystko świeckie. Tam nigdzie tego Pana Boga jakby nie było, no to teraz widać, gdy ten ateizm szaleje, że Pana Boga już jest zero. Tak było, było od 99% do 98% szło, 97% i tak dalej, że aż do zera tego Pana Boga, że jego, tego Pana Boga już wcale nie ma, że nawet ludzie, którzy chodzą na mszę do kościołów, modlą się, zdrowaś Mario i tak liczą, no to wychodzą z teokracji, wychodzą z Pana Boga, a wchodzą w faryzejstwo, bo tak, jeżeli ona nie może powiedzieć 99 razy zdrowaś Mario, a tylko 100 i te 99 razy się nie liczą, no to pomimo, że ona szczerze to mówiła z serca, całym sobą wypowiadała te słowa, no to te słowa nie zostały zapisane u Pana Boga, ale to zdaniem człowieka. Jaki faryzeusz zły.